ostatnie lata pokazują wyraźnie, że Polaków ubywa. Nie tylko ze względu na wyjazdy zarobkowe za granicę, ale również ze względu na właśnie rodzącą się małą ilość dzieci. My chcemy to zmienić. Dlatego przedstawiamy Państwu ustawę, która została zgłoszona do Sejmu. Mamy nadzieję, że Sejm zajmie się jeszcze na trzech ostatnich posiedzeniach, które do końca tej kadencji będą miały miejsce. Jeżeli nie, to ta ustawa będzie powtórzona w następnej kadencji Sejmu, bo jest to ustawa historyczna, ustawa, która daje szansę na wybrnięcie z tego błędnego koła, w jakim znalazła się polska demografia. Zakładamy, że dzieci to nie jest tylko koszt. Każdy z rodziców wie, ile kosztuje wychowanie, przygotowanie do życia, alimentowanie dzieci. W związku z tym trzeba pomóc rodzinom. To nie jest tylko koszt, to jest znakomita inwestycja. Bo jeżeli pomagamy rodzinom, które, jak już wspomniałem, opóźniają rodzenie dzieci, to pomagamy sobie, pomagamy całemu społeczeństwu. Ta ustawa przewiduje wypłatę zasiłku wychowawczego, tak to się będzie nazywało, zasiłek wychowawczy, na drugie i kolejne dzieci we wszystkich polskich rodzinach, 500 zł miesięcznie, do ukończenia 18 roku życia. Natomiast w rodzinach najuboższych, w szczególności to są rodziny ludzi bardzo młodych, często studentów i uczniów, ale również rodzin, które nie mają pracy, ta pomoc będzie przysługiwała również na pierwsze dziecko, które jest w rodzinie. Granicą, którą zaproponowaliśmy, jest dochód 800 zł na osobę w rodzinie. Poniżej tego dochodu 800 zł na osobę w rodzinie będzie również przysługiwała pomoc, te 500 zł na, miesięcznie na każde dziecko, również na to pierwsze. W rodzinach z dziećmi niepełnosprawnymi, gdzie są zdecydowanie wyższe koszty, koszty lekarstw, rehabilitacji, pewnych dodatkowych działań, które z dzieckiem są związane, ten dochód będzie wyższy, 1200 zł na osobę. Poniżej tego dochodu również będzie te 500 zł na dziecko przysługiwało. Uważamy, że jest to sprawiedliwe, jest to uczciwe. Ustawa, ja rozdam tę ustawę, kto będzie chciał się z nią zapoznać, również naszych gości, do tego zapraszam, jest bardzo szczegółowa. Ona określa zarówno tryb, rozpatrywanie wniosków, instytucje, organy, które będą się tym zajmowały. Bardzo krótko powiem. Wypłata tego zasiłku wychowawczego będzie odbywała się poprzez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na wniosek rodziców, obojga rodziców, jednego z rodziców, opiekunów prawnych bądź faktycznych opiekunów dziecka, bo mamy w naszych rodzinach ogromne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o to, kto się zajmuje i opiekuje dziećmi. Więc na wniosek wójt, burmistrz lub prezydent na podstawie zaświadczeń, bądź w niektórych przypadkach oświadczeń dokumentujących dochody w rodzinie, ilość tych dzieci, określi, czy należy się to wsparcie finansowe w przypadku pierwszego dziecka, w przypadku drugiego i kolejnych. Dochody nie mają szczególnego znaczenia, niektórzy nam to zarzucają, ale nie chcemy tutaj grzęznąć w jakieś procedury biurokratyczne. Uważamy, że jest to potrzebne. W przypadku rodzin, gdzie rodzice bądź opiekunowie są za granicą, zdarza się również, że dzieci są za granicą, to decyzję o tym, czy zasiłek wychowawczy się należy, czy też nie, będzie podejmował marszałek województwa, bo on dysponuje pewnymi narzędziami, które pozwolą sprawdzić, czy na to dziecko nie jest pobierany zasiłek za granicą na przykład. I wtedy podejmuje decyzję i ta decyzja jest wykonywana przez organ właściwy, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Proszę Państwa, oczywiście obawiamy się, że mogą być nadużycia, że mogą ubiegać się rodziny, które mają wysokie dochody, ale to wszystko, tak jak i w tej chwili, w ramach systemu opieki społecznej może być problemem, ale sądzimy, że ośrodki pomocy społecznej, wyspecjalizowane również w prowadzeniu wywiadów środowiskowych, organy właściwe, które mogą wystąpić do rodziców
o przedstawienie precyzyjne swoich dochodów, by sprawdzić, czy tu nie następuje jakieś nadużycie, mogą sprawić, że ten system będzie obiektywny. Zresztą, jeżeli go nie wprowadzimy, to też nigdy nie będziemy wiedzieć, czy będą osoby, które nadużywają, które będą chciały wyłudzać pieniądze. Myślimy, że takich ludzi nie będzie dużo, ale system, który w tej chwili już obowiązuje, pozwala weryfikować również tych, którzy ubiegają się o świadczenie. Słyszę często głosy, że w rodzinach patologicznych, w rodzinach zdemoralizowanych, te pieniądze mogą nie trafiać na pomoc dla dzieci. No jest taka obawa. To niewątpliwie każdy, kto realnie patrzy na życie, może takie przykłady zapewne gdzieś dostrzec. Ale w takich przypadkach, kiedy te środki nie byłyby przeznaczone na pomoc dla dzieci, na to, by w sposób odpowiedni im pomóc, to będzie możliwość również wsparcia dla dzieci w naturze, w wykupieniu obiadów w stołówce, ubrań, odzieży, obuwia, wyprawki szkolnej. Możemy to w jakiś sposób, podobnie jak zresztą w tej chwili system opieki społecznej może to czynić. Zamierzamy to wprowadzać. Proszę Państwa, na to liczymy, że w budżecie państwa na rok 2016 będzie potrzeba około 21 miliardów złotych. Trudno powiedzieć, ile osób do końca będzie chciało z tego skorzystać, ile będzie zweryfikowanych, ale do takiej kwoty jesteśmy przygotowani. Uważamy, że jest to możliwe do udźwignięcia przez budżet państwa.